Hallo zusammen, liebe Leute und moin aus Hamburg, ihr Schokohasen, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, pozdrawiam z Hamburga wszystkie pierniki. Heute ist Freitag, der 12. November, ich bin der Herr Hamburger, das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke für das Einschalten, los geht's, dzięki, że jesteście na tym kanale. Zaczynamy z wiadomościami. Na początek sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Der Spiegel schreibt, bislang unbekannte Details zum Netz des Despoten. Spiegel opisuje dotychczas nieznane detale w siatce despoty, od despota oczywiście chodzi tutaj o pana Łukaszenko, perfidia, menschenschmuggelplan, perfidny plan przemytu ludzi. Rzeczywiście Spiegel tutaj opisuje detale, opisuje to, jak rzeczywiście ta cała machina przerzutu ludzi działa, także jeżeli jesteście zainteresowani, to pogooglujcie, znajdziecie ten artykuł. Dalej pozostając przy temacie, Focus schreibt, Soldaten durchgeknallt wie ein Rambo. Focus opisuje żołnierzy, żołnierzy oczywiście białoruskich, żołnierzy porąbanych jak Rambo, jak to jest napisane w tytule, was an der Flüchtlingsgrenze wirklich passiert, co rzeczywiście tam dzieje się na granicy. I nie tylko Focus zajmuje się tematem żołnierzy. Także Bild opisuje hier verstörende Bilder von der EU-Außengrenze. Es sind Videos aufgetaucht, die zeigen sollen, wie belarussische Grenzer mit automatischen Gewehren schießen. Czyli też Bild pisze o tym, że są do znalezienia zdjęcia, czy nawet filmy, na których widać, jak białoruscy pogranicznicy strzelają z broni automatycznej. Także sytuacja jest nieciekawa. Zostajemy jeszcze trochę przy temacie. Bild schreibt, Merkel battled erneut bei Putin. Merkel znów żebrze u Putina, tak napisała gazeta Bild. Die Kanzlerin warf Lukaschenko vor, das belarussische Regime instrumentalisiere wehrlose Menschen in einem hybriden Angriff gegen die Europäische Union, so Regierungssprecher Stefan Seibert. Pani kanclerz zarzuciła Łukaszence, w tej rozmowie oczywiście z Putinem, że instrumentalizuje bezbronnych ludzi w napadzie hybrydowym na Unię Europejską. I te słowa potwierdził Stefan Seibert, który jest rzecznikiem prasowym rządu niemieckiego. Und erstmals äußerte sich auch Herr Scholz zur Lage an der polnisch-belarussischen Grenze, also der übte selbstverständlich scharfe Kritik an Lukaschenko. Po raz pierwszy też co do sytuacji na polsko-białoruskiej granicy wypowiedział się Olaf Scholz, czyli przyszły kanclerz prawdopodobnie Niemiec, który oczywiście skrytykował mocno Łukaszenkę. No i teraz przy panu Łukaszence zostaniemy. Energieversorgung und Lukaschenko droht bei EU-Sanktionen mit Gaslieferstopp. Jeżeli i Łukaszenko grozi Unii Europejskiej, jeżeli ta nałoży na Białoruś sankcje, to Łukaszenko po prostu zamknie rurociągi. Czyli tutaj chodzi głównie o jeden rurociąg, Yamal Pipeline, die durch Belarus führt. Chodzi głównie o tutaj gazociąg Yamal, który przebiega oczywiście przez Białoruś. Także widzicie, pan Łukaszenko też ma jakieś tam w zanadrzu jeszcze możliwości. Verbraucherschützer in Deutschland fordern Überwachung von Gasreserven. Es geht um Preisanstieg und Geringverdiener müssen bei einer weiteren Verteuerung entlastet werden. Organizacje zajmujące się ochroną konsumentów żądają tego, aby były monitorowane na bieżąco i podawane do opinii publicznej wiadomości na temat stanu ilości gazu, tak, rezerw gazu w Niemczech. Chodzi o to, aby też zapobiec czy przygotować ludzi na możliwość znowuż skok cen. No i też żądają te organizacje tego, aby osoby najgorzej zarabiające tutaj były w jakiś sposób, no wiecie, pomoc otrzymały, tak, żeby nie odczuły tak bardzo tych podwyżek gazu. Steuerschätzungen. Ach, tu jeszcze miałem pytanie do was, jak wygląda ta sytuacja z gazem w Polsce. Coś się unormowało? Chętnie napiszcie, skomentujcie. Steuerannahmen in Deutschland bis 2025 knapp 180 Milliarden Euro höher als erwartet. Niemiecki rząd oczekuje, że tutaj przychody z podatków w Niemczech do roku 2025 będą o blisko 180 miliardów euro wyższe niż oczekiwano. Aber das Problem ist, ja, es reicht nicht, also das Geld reicht nicht, um die Finanzlücken zu stopfen. Te pieniądze niestety nie wystarczą, aby zatkać dziury, które powstały w budżecie niemieckim, no, ze względu na obecną sytuację. Und wir bleiben noch beim Geld und bei dem Finanzministerium. Zostajemy jeszcze przy pieniądzach im Ministerstwie Finansów. Verbraucherschützer wollen Lobbytermine von Olaf Scholz erfahren. Organizacje też zajmujące się właśnie ochroną konsumentów chcą, aby Olaf Scholz podał do wiadomości publicznej swoje terminy z lobbystami, tak żeby było wiadomo, z jakimi
przedstawicielami jakich branż i tak dalej rozmawiał w przeszłości i dlatego też te organizacje po prostu zaskarżyły Ministerstwo Finansów. Oprócz tego pan Scholz ma teraz jeszcze inne problemy, bo zarzuca mu się to, że jest nietransparentny, jeżeli chodzi o finanse w Unii Europejskiej, tam oazy podatkowe i tak dalej. Także dzieje się coś. Gut, dann geht's noch weiter. Risiko für künftige Einkommen, schreibt der Spiegel-IW-Chef, warnt vor Milliardenschaden durch unbesetzte Jobs. Hier geht es vor allem um Abgang der Babyboomer aus dem Arbeitsmarkt. Tutaj Instytut der Deutschen Wirtschaft ostrzega przed tym, że powstaną rzeczywiście duże straty w niemieckiej gospodarce ze względu na to, że wiele miejsc pracy będzie niezajętych w najbliższych latach, ponieważ generacja tak zwanych baby boomer, czyli duże, wiecie, tam te roczniki, w których było dużo urodzeń, te roczniki powoli z tego rynku pracy w Niemczech wychodzą, powstają duże luki. Und jetzt gehen wir zu der Corona-Lage in Deutschland über. Przejdziemy teraz do sytuacji koronawirusowej w Niemczech und zu den nötigen drastischen hier Schritten zu der drastischen Impfkampagne, die in Deutschland nötig ist. I uwaga, to będzie materiał Tagesschau, w którym też jest mowa o koniecznej, drastycznej kampanii szczepionkowej w Niemczech. Zapraszam na materiał. Die Corona-Infektionszahlen. Das Robert-Koch-Institut meldet 48.640 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind rund 11.500 mehr als am vergangenen Freitag. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz steigt auf 263,7, ein neuer Höchstwert. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt für weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Erforderlich sei eine drastische Impfkampagne, sagte sie in den Tagesthemen. Besonders ältere Menschen müssten ihre dritte Impfung erhalten. Außerdem gelte es, an diejenigen heranzukommen, die sich noch nicht zur Impfung entschlossen hätten. Steigende Corona-Inzidenzen, um das Thema zu ergänzen, jeszcze uzupełnimy ten temat tutaj rosnącej liczby zakażeń. Wirtschaftsweise rät Firmen zur Absage größerer Weihnachtsfeiern. Firmy mają odmówić, wiecie, tutaj dużych imprez bożonarodzeniowych. Nur kleinere Treffen sollen für Geimpfte und Genesene möglich sein. Beschäftigte sollen ihren Impfstatus mitteilen. Mniejsze spotkania, spotkania w gronie osób zaszczepionych lub ozdrowiałych, to jest to, no, co firmy powinny zrobić według doradców i oczywiście też osoby pracujące powinny podać swój status zaszczepienia, są zaszczepieni czy nie są. Und hier noch Info dazu, Mehrheit der Deutschen befürwortet Auskunftspflicht zur Corona-Impfung. I też większość Niemców jest za tym, żeby rzeczywiście ten obowiązek poinformowania o tym, czy jest się zaszczepionym, czy nie, był wprowadzony w Niemczech, tak mówi większość. Und Jens Spahn jest vorsichtig geworden, pan Spahn, jeszcze minister zdrowia, jest trochę ostrożny, czy zrobił się ostrożny. Eine Impfpflicht würde unser Land zerreißen, hatte er gesagt i powiedział, że obowiązek szczepień tutaj podzieliłby nasz kraj. No nie wiem, czy podzieliłby, czy ten kraj już jest podzielony, komentujcie, napiszcie. A jeszcze taka informacja, taka ciekawostka, Business Insider schreibt, Ungeimpfte in Singapur müssen ab jetzt sofort selbst für COVID-19 Behandlungen zahlen. Osoby niezaszczepione w Singapurze same muszą płacić za koszty hospitalizacji w związku z zachorowaniem na COVID. Także tak też może niedługo być już na całym świecie. Ungarn führt Benzinpreisdeckel ein. Na Węgrzech mamy wprowadzony taki deckel na ceny paliw, to znaczy, że cena paliw jest sztucznie zablokowana przez rząd właśnie węgierski. Und ja, Business Insider beschäftigt sich auch mit dem Thema Wohnungssuche in Berlin, Wohnungssuche bei Bundestagsabgeordneten, also selbst für die mit ja, 10.000 Euro Einkommen ist die Suche in Berlin nicht einfach. Business Insider pisze o tym, że nowi posłowie i posłanki oczywiście w Berlinie, którzy teraz są w nowym parlamencie, nawet oni mają problem ze znalezieniem mieszkania w Berlinie, chociaż wiecie, zarabiają tam po 10 tysięcy euro, no i nawet dla nich to szukanie mieszkania w Berlinie nie jest łatwe. Gut, jetzt habe ich für euch noch ein anderes Thema, teraz całkiem inne Thema. Słuchajcie, deutscher Astronaut Matthias Maurer an der ISS angekommen, niemiecki Astronauta, pan Maurer,
dotarł do stacji kosmicznej ISS i do tego tutaj mamy materiał. Tagesschau, zapraszam. Deutscher Astronaut Maurer erreicht internationale Raumstation. Nach rund 20 Flugstunden dockte das Raumschiff Crew Dragon an der ISS an. Maurer, eine US-Astronautin und zwei NASA-Kollegen sollen 6 Monate lang auf der internationalen Raumstation Experimente durchführen. Chciałem wam koniecznie ten materiał pokazać, słuchajcie, ponieważ według mnie to jest coś, czym my ludzie powinniśmy się naprawdę zajmować, sięgać tam do tych gwiazd, latać w przestrzeń kosmiczną na Księżyc, zajmować się tym, co nas gdzieś tam do przodu pcha i tak dalej, a nie siedzieć tu w tym naszym kociołku i tak dalej. Także bardzo fajnie, po raz pierwszy od 3 lat bodajże, znowu, że jest niemiecki astronauta w przestrzeni kosmicznej, 6 miesięcy pozostaną tam do góry, także nieźle, trzeba mieć ze stali, żeby tam do góry 6 miesięcy siedzieć, ale już miesza z tym. Słuchajcie, Tagesschau, zostajemy przy Tagesschau. Polen erwägt Grenzschließungen im Konflikt um unerlaubte Einreisen aus Belarus. Erwägt Polen nun reguläre Grenzübergänge zu schließen. Die Regierung hofft, die belarussische Führung damit wirtschaftlich unter Druck setzen zu können. Polska rozważa zamknięcie granic. Oczywiście chodzi o przejścia graniczne z Białorusią, te regularne przejścia graniczne i Polska jakby ufa, że w ten sposób zmusiliby gospodarczo Białoruś do tego, żeby gdzieś tam ustąpiła. Zobaczymy, czy to wejdzie w życie. Gut, dann haben wir noch zwei weitere Nachrichten aus Polen. RND berichtet, Jurek Owsiak möchte dann den Flüchtlingen auch helfen. Er spricht von einer humanitären Katastrophe an der Grenze. Portal RND pisze o tym, że Jurek Owsiak też chciałby pomóc właśnie tym osobom tam na granicy. Mówi o humanitarnej katastrofie na granicy. Und letzte Nachricht für heute, Taz berichtet, Rechte marschiert in Warschau auf, czyli Taz pisze o prawicowych środowiskach, które wczoraj maszerowały w Warszawie. Oczywiście chodzi tutaj o wczorajsze obchody Święta Niepodległości w Polsce. No jak się możecie domyślić, to artykuł nie jest zbyt, no, zbyt pozytywny, tylko tyle powiem. A w ogóle jeżeli chodzi o obchodzenie Święta Niepodległości, to napiszcie, jak to wyglądało, napiszcie, jak spędziliście ten wczorajszy dzień. Mam nadzieję, że miło. Und ich hoffe auch, das Wochenende wird für euch nett sein. No i też oczywiście mam nadzieję, że ten weekend nadchodzący będzie dla was miły. Und das wünsche ich euch aus meinem ganzen Herzen i życzę wam tego wszystkiego tu z mojego całego serca. Ich wünsche euch einen guten Start in das Wochenende. Wer heute noch arbeitet, der solle bitte einen erfolgreichen Tag haben. A kto dzisiaj jeszcze z was pracuje, ten ma mieć dzisiaj dobry dzień. Alles Gute von mir, liebe Grüße, tschüss.